Witajcie kochani, dzisiaj jest 13 lipca 2020 rok, jest rano, nagrywam się, bo wczoraj mieliśmy z Weroniką sesję, sesja była bardzo emocjonalna, łzy płynęły, były emocje, ja się popłakałam, po prostu mieliśmy spotkanie z naszą rodziną, z Andromedą i Andromeda teraz wzięła w swoje ręce planetę Ziemi i se obejrzycie sami, dzisiaj wejdzie o godzinie 7 wieczorem nagranie. No, jeszcze jestem pod wrażeniem. I teraz tak, ja mam taką, chciałam Wam zwrócić uwagę, że wielu, którzy tam pokazują, że mają informacje, że coś tam się dzieje. Chciałam Wam zwrócić uwagę, że dzięki tylko Michał, dzięki tylko Weronika, nie Simone, no Pejta jest znowuż od sprawy technicznej za to, że oglądacie, ale dzięki tym istotom wszystko się stało, jak się stało. Nie było nikogo innego, kto uwolnił tą planetę z ciemnych energii. Przede wszystkim Watykan, Weronika, nikt tego za nią nie zrobił. Oni osobiście poszli w ciężkie energie, załatwili. Oglądacie uważnie. Przyglądajcie się, słuchajcie uważnie. Ci, co potem gdzieś się nagrywają, przekazują, biorą sobie, wyłuskują informacje, nie tylko od nas, od innych, sklejają i wielkie mądrości. Nie ma. Są tylko dwie istoty, Michał, Weronika, którzy to uczynili. To, co się dzieje w tej chwili. Nie ma innego, którzy właśnie się stawiają przed kamerę i jakie mądrości, co tam się nie dzieje. Każdy jest mądry po tym, jak się wyczyta, wysłucha i potem od siebie coś chce przekazać, że niby od niego. Nie ma tego. Tylko te dwie istoty załatwili dla Was wielkie, potężne rzeczy. I to są wydarzenia. Nie zapomnijcie o tym i proszę o respekt i szacunek dla nas wszystkich, co czynimy dla Was. Poza tym, jeżeli chodzi o oddanie, o zniszczenie numeru niewolniczego, oddanie Wam wolności. My robimy to, nie jesteśmy Waszymi niewolnikami, jak niektórzy sobie wyobrażają, że z nas uczynią niewolników, żeby coś dla Was robili. To kosztuje. Jeżeli Wam nie pasuje, są jakieś organizacje, które tam nawet dostaniecie certyfikat może z Watykanu, że macie wolność, ale zapłacicie za to plus minus 10 tysięcy euro, zwróćcie się tam albo czekajcie, aż będzie tak już zorganizowany od innych istot, że uwolnią całą ludzkość. Na razie tej możliwości nie ma, główkują na tym. Ta technologia ciemnych jest tak silnie obstawiona, nie chcą po prostu tej duszy dać wolności i jako ciałom fizycznym też nie. Tak, bo to posłuchajcie se Michała, on o tym przekazał, jak to działa właśnie ten numer niewolniczy, jakie ma oddziaływanie też na duszę. Oni ten numer mają jak w GPS, mogą Was wszędzie w całym uniwersum odkryć, gdzie jesteście, co robicie. Po zlikwidowaniu numeru niewolniczego znikacie, dla nich nie istniejecie, dla ciemnych sił, na tym to polega. A przede wszystkim my nie idziemy w ciężkie energii, nie będziemy oddawać życia, przede wszystkim Simone, za kogoś, kto zyska wolność, a ona tutaj z niej energia życia ucieknie. Ona ma małe dzieci i proszę o zrozumienie, że my nie jesteśmy niewolnikami dla nikogo. My mamy teraz naszą wolność, żeśmy ją odzyskali, ale pracujemy też dla Was. Tak? Jeżeli ktoś ma pretensje, to idź do szefa i tam, gdzie pracujesz i wymagaj od niego. Ale nie od nas, tak? Bo my dużo czynimy. Przede wszystkim tak jak czynią Hanna z Tokio, oglądajcie jej nagrania, też jest opluwana, była wcześniej opluwana, te informacje już się potwierdzają dzisiaj, wszystko Wam jest podawane na talerzu, tak? Iwona Samson, to samo, jak opluwana, jak wyzwana. Tym, którym się nie podoba, nie musicie tego oglądać, ani tych informacji nie przyjmować. Każdy ma czas dla swojego rozwoju, tak? Dla swojej świadomości. Jeżeli Wasza świadomość jeszcze nie osiągnęła tego etapu, żeby coś zrozumieć, to jesteście powolniejszy. Zawsze ten powolniejszy zawsze kiedyś dotrze do celu. Potrzebuje więcej po prostu czasu.
nie krytykujcie. Komentarz jest komentarzem, a krytyka jest krytyką. I robienie zaczepek, pisy jakieś, tak? Że za jakieś tam parę minut czy dwa słowa, za słowo wolność, nie? Że musi być płacone. No przepraszam, idziesz do urzędów, za każdą pieczęć bez słowa, za pieczątkę płacisz też. Ale co, nie jesteśmy niewolnikami. To co czynimy, kto chce, proszę bardzo, jesteśmy od tego, jesteśmy tutaj i działamy. Tak samo Michał i Weronika, nie opłacacie naszego kanału, nie opłacacie tych istot, które dla was robią to, dla was czynią, dla was przekazują informacje, więc zamykajcie lepiej buziaczki sobie na zameczek, wysłuchajcie, nie chcecie, nie przyjmujecie, nie musicie, ale nie krytykować, bo ja blokuję każdego, który nie ma więcej chaosu i zaburzenia i nikt sobie nie pozwala na swoim kanale jakieś tam obraźliwe, czy jakieś tam próba dyskusji, kogoś skrytykowania. Nie ma. Szacunek i respekt, proszę, dla naszej pracy. Przede wszystkim wielki ukłon dla Weroniki, dla Michała, co czynią, i dla Simony. Oni oddają swoje życie dla was. Bo w ciężkich stanach się znajdują, w ciężkich energiach i też po tym tak samo muszą odżyć sobie, tak? Simony po każdym wejściu na bazę numer 6 do uzyskania wolności dla ciebie musi iść na bazę numer 1. Ja też jestem sprawdzana. Już miała programy pozarzucane. Taką silną technologię ma ciemni tam właśnie i trzeba zaraz ściągać te programy. To jak sobie myślisz, dla ciebie ja będę ryzykowała moje życie czy Simony? Na pewno nie. Nie. Idź do urzędu, tam załatwią dla ciebie. Są bez ryzyka wchodzenia w jakieś przestrzenie. Okej? Okay. Dobrze. I będziesz wiedział, za co też płacisz. No, za certyfikat. U nas nie ma certyfikatów. To nagranie oglądasz. I tak samo wielkie podziękowania i wielki ukłon właśnie dla Hanny i Fabien z Tokio i dla Iwony Samson. Bo to czynią też dla was. Nie plujcie. Jak nie przyjmujecie, nie przyjmujcie. Ale tą prawdę, co przekazujemy, kiedy się dowiecie, dostaniecie na talerzu. Tak? Jeszcze bardzo ciekawa sytuacja była, że na zakończenie, ja wyłączyłam już potem, bo nie chciałam to oficjalnie, dowiedziałam się o kto zostanie tam prezydentem w Polsce. No i Weronika jeszcze tam z Wezusem właśnie sprawdzili. Ten młody, zimny jak żelazo, także to, co wam przedstawił w programie, nie uczyni, będziecie zmanipulowani przez niego. A powiedział Jezus, lepsze zło to jest ten, który jest, on jest zmanipulowany, ale no, to jest lepsze zło. Ten drugi zimny, tylko powiem zimny i wiemy, że ten cieplejszy jeszcze zostanie, bo innego wyboru nie macie. Nie macie innego wyboru i to jest niesłuszne. Powinno być 10 kandydatów, 20. Ja na nikogo nie głosuję, nigdy nie głosowałam, bo ja nie znam osobiście. Ja muszę kogoś osobiście poznać, ja muszę z nim porozmawiać, ja muszę konkrety widzieć i umowy czy jakieś kontrakty, czy to, co mówi, to musi być podpisane, udokumentowane i przez Sąd Najwyższy podbite. Bo to jest wtedy przepustka dla kandydata i to musisz wypełnić, co żeś powiedział. A mydlenie oczu nikomu nic nie da, dlatego nigdy nie głosowałam, głosowanie nie będzie mi politycy nie interesują, bo to nie jest ta polityka, którą bym sobie życzyła tutaj na planecie Ziemia. Jedyny jest Donald Trump, który robi czystkę. Jest propaganda przeciwko niemu, ale odwiedzę czyni i działa w dobrym. My o tym wiemy, mamy bardzo potężne informacje. Nie chcemy was zarzucać nim. Dostajecie z każdej strony właśnie. Każdy tam działa, tam jest też strona Świadomość i książki, coś takiego, tam to jest tłumaczone. Też tam dużo jest właśnie niemieckich youtuberów, które bezpośrednio tłumaczą i kłamstwa, które właśnie są pokazywane, przeinaczane, a tą prawdę właśnie więcej
po polsku nie ma tyle tłumaczenia, co w niemieckim jest i bardzo się cieszymy. Także Weronika też, ona po angielsku na bieżąco wszystko tam odbiera i szukamy zawsze potwierdzeń. I te potwierdzenia są, jak nie jest coś potwierdzone oficjalnie, to wiadomo, że to może być fake news i tak dalej, nie? Bo dużo działa właśnie, żeby robić zamieszanie. Tutaj trzeba właśnie kontrolować. Także to, co tutaj już żeśmy zrobili, żeście zobaczyli, to się dzieje i macie na to dowody, nawet na te urodzaje. Zobaczcie, jakie w Polsce grzyby potężne. Tego nigdy, żeście nigdy nie macie takiego, co teraz Ziemia Matka wam te zbiory wam daje. Macie to przed oczami, tak? Także wszystko się dzieje, wszystko jest potwierdzone. My wam nic nie musimy udowadniać. Potwierdzenia dostajecie sami. Tylko bądźcie po prostu uważni, tak? No co, jeszcze o tym mówiłam, zostańcie w swoich krajach. Róbcie sobie wakacje w swoich krajach. Ludzie są niegrzeczni. Niestety wyjeżdżają. Chorwacja już granicę zamknęła. Grecja już też się buntuje. Tutaj już w Hiszpanii też mamy przypadki poprzez turystów, tak, niby jakiegoś tam wirusa, czy on wie co to jest, ale mają okazję, żeby znowuż was zamknąć w domach. Sami jesteście. Świat duchowy wam nie pomoże. Świat duchowy was nie uwolni z niczego, jeżeli sami zaprzeczacie sobie. Taka jest prawda, tak. Dobrze. Co jeszcze chciałam dodać? My nie mamy wakacji, mam wakacje tu w domu, ale jesteśmy dla was dalej. I obserwujcie, dowiadujcie się, porównujcie i uważajcie na fałszywe informacje, na jakieś tam straszenia was czy coś, to jest niedobre, to jest właśnie znowu, że wytwarzacie niepokój w sobie i tworzycie, odbudowujecie ciemną energię, której nie chcecie. Nie przyczyniajcie się do czegoś. Po drugie, mam taką jeszcze prośbę. Jest was wielu na Facebooku u mnie i są niektórzy, którzy po prostu żyją, oszukują sami siebie. Tutaj są zachwyceni tym, co przekazujemy. A z drugiej strony wkładacie zdjęcia, bo to jest oficjalnie, tego nie uniknie ktoś, bo to wchodzi automatycznie i się to ogląda. Z chrztów, z jakiejś komunii świętej, Bóg wie co. To jesteście zakłamani i poproszę tych ludzi, żeby opuścili moją stronę, bo z takim zakłamaniem, jak mi wchodzi coś automatycznie, oglądam i potem mówię, tutaj uwolnij mnie, ratuj mnie, a z drugiej strony wspierasz siły ciemne, odbudowujesz te siły ciemne, tak. Przyczynia się do tego, że na nowo są tworzone, więc proszę zniknij z mojej przestrzeni. Ja nie dyskutuję z takimi ludźmi i nie przyjmuję w moim gronie ci, którzy są przebudzeni, którzy mają zrozumienie, którzy uważają na siebie i na swoich bliskich, tak. Szanują naturę, szanują tą jasną energię, która już jest i trzeba ją przytrzymać, powstrzymać i rozbudowywać. Ale jeżeli pod fałszywym płaszczykiem tworzysz tą ciemną energię od dołu, że zaszkodzi nie tylko tobie, twoim najbliższym, ale szkodzisz innym, którzy sobie tego nie życzą. Także wybaczcie, proszę o zrozumienie i na ten moment dziękuję wam serdecznie. Zostańcie zdrowi. Namaste.